Dzień dobry, tu ja mówię. Witam w to piękne, słoneczne, zimowe popołudnie w Zakopanem. Ponoć minus 4, w górach minus 11. Mamy 3 kwietnia, jak dobrze pamiętam. Także globalne ocieplenie w pełni, bo to są oczywiście para nienormalne zjawiska. Proszę Państwa, nie pomyliłem się, do tych kwestii trzeba podchodzić właśnie z poczuciem humoru i z odpowiednią nową mową, bo inaczej to można zwariować. Ale są też, proszę Państwa, dobre wieści. Dobre wieści, mianowicie takie, że no jakiś trend się odwraca. Mówiłem kilka razy, że to przegięcie, maksymalne przegięcie w stronę lewicową, między innymi związane z zimą w kwietniu, którą się tłumaczy jako potwierdzenie zmian klimatycznych, ponieważ jest to argument zwany odstępstwami, które potwierdzają regułę. No, za odpowiednie stawki każdy naukowiec czy też pseudonaukowiec jest w stanie z siebie zrobić dowolnej klasy idiotę, byle biznes się kręcił. Ale to przestaje już, proszę Państwa, się sprzedawać w takiej ilości, przynajmniej jak się sprzedawało do tej pory. Myślę, że kluczowymi momentami takimi zwrotnymi, no, są dwie kwestie związane, a może nawet trzy kwestie związane. No, po pierwsze z zamachem na porządne fury spalinowe, po drugie z zamachem na ocieplenie domów, czyli to, co bije bezpośrednio w kieszenie obywateli całej Europy, no i wreszcie zamachem na jedzenie, jakkolwiek różni celebryci i dziennikarze popularni będą próbować, zresztą szyderstwo to jest ich ulubione narzędzie, będą próbować wykpiwać to, że to sobie prawica wymyśliła, jak to lewica będzie ludzi karmić robakami. Niczego sobie tutaj prawica nie wymyśliła. Te projekty istnieją, są podpisane przez konkretnych ludzi, zresztą przez grono właśnie szacownych naukowców z tytułami profesorskimi. I to nie jest żadna fikcja, ale na to są konkretne dokumenty. Natomiast w momencie, gdy zostali przyłapani za rękę, no to zrobią to, co politycy w ogóle, a politycy lewicowi w szczególności, potrafią robić najlepiej, czyli kłamią po prostu. No dobrze, proszę Państwa, ale o czym ja tak naprawdę mówię? O jakim zwrocie akcji? W ostatnim czasie mieliśmy w Europie rozmaite wybory i właściwie z wyjątkiem Francji i Niemiec, co wbrew pozorom i tak się wpisuje w tą tezę, którą za chwilę przedstawię, to trend, przełożenie wajchy było jedno. Przegrywają, i to z kretesem, partię lewicową, a wygrywają partie narodowe, już nawet nie prawicowe, proszę Państwa, a narodowe. Ostatnie takie zwycięstwo odnotowaliśmy w niedzielę w Finlandii, no, czyli w kraju skandynawskim, gdzie to odchylenie lewicowe, jak praktycznie we wszystkich krajach skandynawskich, jest potężne. Wcześniej mieliśmy porażkę lewicy w Szwecji. No, tam to już w ogóle znamy te wszystkie historie z wizytami w szkołach i przedszkolach tęczowych organizacji itd., itd. Strefy no-gon zone, którymi tak wyszydzano dla odmiany Kaczyńskiego, kiedy o tym mówił zgodnie z prawdą, obojętnie co o Kaczyńskim słyszymy. Wcześniej mieliśmy wygrane wybory, proszę Państwa, we Włoszech, również przez ugrupowania narodowe, prawicowe. No nie wspominając o Węgrzech, chociaż warto o tym wspominać, bo mówiono o tym, że tak zwana zjednoczona opozycja, czyli co Tusk próbuje trenować tutaj w Polsce, miała pokonać Orbana i były takie wskazania, oczywiście sondażowe, że do tej porażki ma dojść, ale to jak wiemy też się nie udało. No to właśnie o tym, proszę Państwa, mówię, o tej zmianie. Jeśli w takich krajach jak Szwecja i Finlandia dokonuje się taki przewrót, bo we Włoszech to może nie jest nic nadzwyczajnego, tamte wahania, jeżeli chodzi o polityczną zmianę warty, są dość częste. Natomiast dlaczego wspomniałem, że Niemcy i Francja też się wpisują w tą tezę zmiany wajchy? Otóż paradoksalnie SPD i
partie lewicowe zmieniły CDU i dlatego, że polityka kanclerz Merkel to w pewnych obszarach była skrajnie lewicowa, w tym najważniejszym, kluczowym obszarze, przez który z dużym prawdopodobieństwem prawica niemiecka przegrała wybory, to oczywiście była polityka imigracyjna. Ja wspominam Państwu od czasu do czasu, że posiłkuję się informacjami z różnych źródeł, w tych bezpośrednio w portali niemieckich, czy brytyjskich, czy amerykańskich, oczywiście korzystając z translatora, bo tu żadnym poliglotą nie jestem. No i tam, proszę Państwa, postulaty dotyczące nowej polityki migracyjnej są wystawiane głównie przez partie lewicowe. W tej chwili mało tego, te partie lewicowe dogadują się świetnie z partiami prawicowymi w zakresie tej właśnie polityki. Jest, wbrew temu, co się powszechnie sądzi, ta koalicja lewicy i zielonych ma też bardzo ostry stosunek do tych wszystkich radykalnych ugrupowań klimatycznych. Nikt się tam z nimi nie bawi, na rękach ich nie wynosi, tych pajaców, którzy się przeklejają rękoma do różnych płyt lotniska czy posadzek muzeów. To jest też ostry stosunek do tych aktywistów. A jeżeli chodzi o Francję, proszę Państwa, no po pierwsze Macron tam wygrał, ale z najsłabszym wynikiem w historii, a najlepszy wynik w historii uzyskała Marine Le Pen. A dodatkowo, proszę Państwa, to co się dzieje we Francji w tej chwili, no to jest jedno wielkie piekło, jedna wielka rzeź, jeżeli chodzi o francuską lewicę, co wiąże się między innymi z podwyższeniem wieku emerytalnego. No jak na lewicę przestało, prawda? Proszę Państwa, to jest typowy lewicowy postulat. Warto jeszcze w tym, proszę Państwa, w całym tym kontekście zmiany Wajchy dołożyć Holandię, gdzie ugrupowanie rolników zdobyło 20% w lokalnych wyborach. A związane jest to, proszę Państwa, z niczym innym, tylko z szaleństwem Timmermansa i polityką, która zakazuje hodowli. No jak Państwo wiecie, Holandia produkcją wołowiny i przetworów mlecznych, czyli hodowlą bydła, stoi. No, mamy nawet krowę holenderkę, popularnie u nas nazywaną. No tak czy inaczej, no, wszyscy wiedzą, że wszyscy znają sery holenderskie, czy właśnie Holandię słynącą z tego, że jest to kraj, który w tej części rolniczej zajmuje się głównie produkcją przetworów mlecznych i tym samym hodową bydła. I po tym przegięciu firmowanym przez Timmermansa, taka partia, która by nie miała żadnych szans jeszcze kilka lat temu, odnosi tak spektakularny sukces. No to proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że u nas w Polsce powstaje jakieś nowe ugrupowanie, które startując po raz pierwszy w wyborach uzyskuje poparcie na poziomie 20%. No jest to, proszę Państwa, mało realne. Oczywiście były u nas takie twory, jak powstanie tam PO z Platformy Obywatelskiego, z Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego, no ale to są tak zwane przepoczwarzenia, czyli przemalowanie szyldu. Natomiast oddolne inicjatywy, które by uzyskały takie wyniki, no ta nieszczęsna partia Palikota, ale tu też mamy do czynienia z pomalowanym szyldem, no ale to też nie jest na poziomie 20, tylko zdaje się 11% było. Kukiz jeszcze mniej, no i teraz Hołownia, który już nie jest taki nowy, ale też tam walczy o przekroczenie progu wyborczego. Także proszę Państwa, dzieje się coś, co zmierza w kierunku odbicia Wajchy, no bo tego przegięcia lewicowego na różnych obszarach, i tu trzeba jeszcze raz podkreślić, że bardzo ważne jest, że to przegięcie lewicowe bije bezpośrednio w człowieka, w obywatela, w płatnika, w podatnika, bo te wszystkie nowe absurdalne zakazy i zakazy to jest oczywiście gigantyczna kasa wyciągnięta z portfela poszczególnego mieszkańca Europy, i to w dowolnej praktycznie części tej Europy. Stąd też to przebudzenie w wielu krajach, i to w takich krajach, które praktycznie od zawsze były kojarzone z tym właśnie lewicowym przegięciem. Jest to, proszę Państwa, już nie pierwsza, nie druga, nie trzecia, ale która jest z rzędu jaskółka. Nadal to jeszcze wiosny nie czyni, ale działa słynna zasada,
polityczno-fizyczne, że im bardziej tą wajchę się przegina, tym bardziej ona mocno odbije. Jeśli takie sygnały idą z takiego miejsca jak Skandynawia, no to możemy już sobie wyobrazić, jaka ta skala przegnięcia jest. I jest to, proszę Państwa, bardzo duża skala przegięcia na granicy ludzkiej wytrzymałości. I dlatego ludzie szukają ratunku i szukają ratunku dokładnie po przeciwnej stronie, czyli po stronie tej sceny politycznej, która się odnosi do wartości prawicowych, a nawet na narodowych. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. To, co powiedziałem, to nie jest jakiś wielki powód do euforii, a nawet do umiarkowanego optymizmu, ale na pewno jest to pewien wskaźnik, którego nie można lekceważyć i który może być pocieszający i pewien punkt zaczepienia, który może klocek domina, czy dwa, kilka klocków domina, które uruchomią całą lawinę i poszczególne rządy w poszczególnych państwach odwołujące się do tych wszystkich absurdów związanych z klimatyzmem i skrajnym poglądem lewicowym, że to wszystko po prostu poprzepada, proszę Państwa, to się poprzewraca. Bo decydującym czynnikiem jest to, że ludzie najzwyczajniej w świecie na tym tracą. Tracą nie tylko pieniądze, ale tracą też poczucie wolności, prawo do wyboru i decydowania o własnym życiu. No teoretycznie są to wszystko banały, no ale proszę Państwa, spróbujmy bez tego wszystkiego żyć. Spróbujmy żyć bez właśnie prawa do swobodnego wyboru tego, jak ma wyglądać nasze życie. Oczywiście w granicach też prawa. No ale tu nie będziemy rozmawiać o rzeczach elementarnych, bo to szkoda czasu na to. No, jeśli się odbiera człowiekowi jednocześnie pieniądze i wolność, no to dokonuje się ataku na fundamenty egzystencji każdego z nas, bo co by nie mówić, jakby nie mówić, bez pieniędzy praktycznie żyć się nie da, jeśli do tego człowieka się robi niewolnika na tym polu, gdzie można w sposób swobodny podejmować decyzje i decydować o własnym życiu, no to nic gorszego, już nic więcej człowiekowi się nie da odebrać. Jeśli się odbiera chleb i wolność, no to się odbiera człowiekowi wszystko. Dlatego też, proszę Państwa, takie sygnały i takie odbicie wajchy, powolne na razie, to jest coś, czym można się pocieszać i gdzie można złapać jakiś punkt zaczepienia, który się nazywa nadzieją, że ludzie w końcu otworzą oczy, zaczną myśleć. Zaczną myśleć o własnych interesach, a nie powtarzać te bełkotliwe, oderwane od wszelkich podstaw naukowych formułki przekazywane przez rozmaitych płatnych propagandystów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.